Dobra, co my tutaj mamy? Nie no, możemy się nim przeje... Uuu, tu mam Audi R8. Nie, tam ja pojadę chyba tym... jakimś Ferrari. Albo tym, podawaj tego, Forda GT. Silen, mega fury robią, jest nawet w test drive. Pamiętam, w test drive był taki jeden. Chyba Twin Turbo, czy jakoś tak on się nazywał. On był też w The Crew 1 i 2. O kurde. Chyba docisk tutaj jest nieporobiony w tym Fordzie. Astona Vantage'a zrobić. O, Vantage'em też może sobie pojeździmy. Ja tu co chwilę zmieniam teraz auto, bo... ale tutaj na każdy wyścig jakaś inna furka jest, nie? Wow, kurde. Nie mogę teraz zmienić mu docisku. A on na pewno ma... ja nim chyba chciałem jakiegoś V-Maxa osiągnąć. A... i właśnie wtedy wyłączyłem docisk, znaczy wyłączyłem, zmniejszyłem docisk tych spoilerów. I on teraz chyba nie skręca. S7 Twin Turbo, no. Tak on się właśnie jakoś nazywał, miał taką... długą dupę. I w żadnej grze on się dobrze nie prowadził. Nie wiem, jak w rzeczywistości. I też słyszałem, że jakiś tam problem z chłodzeniem jest, że te samochody się palą. I jeszcze GTA Spano, pamiętam, że się paliły. Jakoś tak się wtedy tym interesowałem, zapamiętało mi się. Jak w miarę szybko zarobić w kasę w Fordzie? Wyścigi trzeba jeździć, chyba najszybciej jest. Ford GT konkurował z Ferrari. To tak jakbym powiedział... Renault... albo nie, inaczej. No nie wiem, jak to powiedzieć. Bo Ferrari jest tak dużo modeli, że no, to jest bardzo precyzyjna odpowiedź. W sumie pytania nie było, ale... O, zaliczyłem czy nie? Nie. No co to za restart jakiś dziwny? Jezu. Zajebiście. Dlatego właśnie to wyłączyłem. To jest jeszcze gorsze niż ten, niż to normalne cofanie. Dobra, ja tam nie muszę wygrywać. Ale fajny jest ten Ford. Na pewno wygrałeś. Tak, już. Wyniki są przesądzone. Ale przynajmniej sobie czysto pojadę powoli. Będę oszczędzał furkę. No, fajnie się tym autem jedzie, prawda. I ściana, standardowo. Oh shit. Powoli, prawie 300 km na godzinę. No w tej grze to jest tak, wiesz, umiarkowanie. I ten strzał z wydechu. No, fajnie pierdzi, Fordzik. Spoko jest. O, będziemy musieli jeszcze trochę poziomów powbijać, żeby była następna skrzynka, nie? Hej Lucek, to mój ulubiony samochód. Ford GT, ten, którym teraz jechałem. On chyba z 17 roku jest. Ta wersja.
Chyba tak. Tak, z 17. Właśnie, ja tu chyba docisk muszę zwiększyć. Ja go kiedyś robiłem tutaj sobie. No, całkowicie mam obniżony, widzicie? Dam na maksa, to teraz to będzie skręcać. Jest fajne auto. Dobra, wiem co jeszcze trzeba zrobić. W niektórych autach ustawiam dyferencjał. A, tutaj zablokowałem trochę. Mamy. I na 65. O, coś takiego. Dobra, aero mamy, to mamy. I tutaj zróbmy na odwrót, tak? No i fantastycznie. I pojedziemy sobie następny. Ej, głodny jestem. Kurde, ale bym coś zjadł. Co bym zjadł? Wczoraj robiłem naleśniki. Kto widział, jak robiłem naleśniki? Na Instagramie. Na Instagramie wrzuciłem Insta Stories. O, coś się z teksturami dzieje. Zaraz mnie wywali z gry. Robiłem Insta Stories i tam mi fajnie to wyszło. Kebaba? Nie, kebaba nie. Coś bym zjadł. Ale nie wiem co. Jeszcze trochę spaghetti mi zostało. Sobie robiłem ostatnio. Ale no nie wiem, nie wiem. Na co mam ochotę? Pierogi. Uch, teraz jakąkolwiek potrawę nie wymienię, to na wszystko mi ślina leci. Lucek Magda Gessler. Tosty? Kurde, nie mam tostera. Pizzę? Zamawiamy pizzę? Nie, no bez przesady. Już jest za późno, nie będę tam męczył tych kurierów pizzerowych. Kanapka? Nawet, wiecie co, ja nie od chleba nie mam. Nie jem chleba, staram się ograniczać pieczywo. Może zrobię sobie owsiankę na wodzie. A mleko na noc też nie bardzo, nie? Może kaczkę. Lasagne albo zapiekanka. Cip-cipowe jedzenie. KFC. Jajecznice? O! No, no, no. Powiem ci, że tak bardzo ciekawie. Herbatkę. Właśnie, herbatkę mam jeszcze. O kurde, ale ciasno. Dzięki za donate. Jak leci 20 zł! Dziękuję bardzo! Za donatek, ale z nie potra... Grzegorz, tak? Dzięki Grzegorz za donate. Kurde, podbił stawkę dzisiaj. Najwyższy donate. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam cię. O kurde, jak ostro. Aj! Nie spojrzałem na mapkę. Nie widziałem tego zakrętu. Trochę, żem zlamił. Ale fajny wyścig, podoba mi się, naprawdę.
A nieczyste wyprzedzenie, nie podobało mi się. Na koniec. To jakiś zlocik zrobić. Byśmy musieli na standardowej mapie, nie? Na tej podstawowej, bo na tej tutaj to... Ciężko. A, jeszcze musimy trochę pojeździć. Chociaż możemy też poskakać, robić strefy prędkości, one się tutaj podblokowywały nowe. Porób tego Celera, to fajny samochód. Celera zrobić? Fordina też jest spoko. Czekajcie, mamy tu jakąś strefę prędkości. O, tu jest strefa driftowa, której jeszcze nie robiłem. Kiedy farming? Dziękuję Grzegorz za kolejne dwie dychy. Nie wiem kiedy farming. Prawdę mówiąc, no spadło zainteresowanie tą serią na moim kanale. Ostatnio grałem sobie ze Szczepanem i bardzo fajnie mi się grało właśnie z nim, bo jakieś dziwne akcje żeśmy odpierniczali. Ale no było fajnie i tak ludziom to niespecjalnie się spodobało. Dobra, wiecie co, ja sobie zrobię teraz strefę driftową, bo tu mamy jedną, tu mamy drugą, o, to chyba trochę podriftujemy. Tu mamy trzecią, tu mamy czwartą, no to, dobra, ja już mam pomysł na samochód driftowy, który wykorzystam do tego celu. Wezmę chyba standardowo tego z napędem na 4 koła. Tak, bo tu mam jeszcze inne ciekawe auta, ale weźmy tego. Dymy ze Szczepanem, no były dymy ze Szczepanem, kurde, przy załadunku pick-upa zwłaszcza. Dobra, strefy driftowe. Ja tu nie zaznaczam im, gdzie będę jechał, bo oni zaraz tutaj 3000 osób przyjedzie. To 6 tysięcy. Nie poszło fajnie, ale... Ale jest wynik. Dobra. To mamy zrobione. Tutaj mamy strefę driftową, która jest bardzo ciekawa, bo mamy na szutrze ją chyba. Lucek się złości. Ja się złoszczę? Nie. Jeszcze nie. Ale jak mi nie będzie szło tak dalej, to kurde się zacznę złościć. To się zacznę złościć, to nie? Oj. Ten za śliski typek chyba na tą drogę. Tu trzeba wziąć coś rajdowego. Zdecydowanie. Ja mam taki samochód. Specjalny. Oj, mam. Specjalny do takich zadań. Przerobiony na offroadowy. Też napęd na 4 kapcie. Ale ten to lata już. Na szutrze to będzie kosmos, podejrzewam. Zobaczymy zaraz. O, reszty. Tutaj nie nabijają się punkty, dopóki nie mamy tylnych kół na tej drodze takiej ubitej. Trzeba to właśnie dosyć tak precyzyjnie tutaj driftować. Wbrew pozorom na tym szutrze jest ciężej niż na właśnie asfalcie. Ojej. Nie. Tym też nie zrobimy tego. Za dużo mocy. Tutaj chyba tylko Subaru się spisze. Co my mamy za Subaru? Tak, biorę moje Subaru ulubione. I ono powinno dać sobie radę. On nie jest porobiony na drift. Nie jest w ogóle porobione, ale to akurat nieważne. Dobra, 3 gwiazdki tu musimy zdobyć. O.
Jezu. Zajebisty jest ten samochód. Strasznie mi się podoba z wyglądu. Mam wrażenie, że w tej grze on jakoś dziwnie brzmi. Nie tak jak Subaru, a wy? Ojej, ojej. No to na pewno można lepiej pojechać. Wydawało mi się, że Subaru jest takie bardziej driftujące. Chciałbym sobie je może porobić czy coś. Jak? Trzy gwiazdki. Trzy gwiazdki, dobra, porobione jest. Mówicie, żeby jakąś BMW-kę do driftu wziąć. Ja nie wiem, czy mam jakąś do ten, do offroadu porobioną. Kup sobie Volkswagen Arteon R-Line. 280 koni mechanicznych wyprzedaży. Ja wiem. Jakoś tak Arteon. O, wiem co możemy wziąć. Jakoś tak Arteon nie jest chyba. Dla mnie nie jest to moja liga. Który, jak on się kurde nazywał? Albo spróbujmy tym. M3. To jak na szosę pójdziemy, to może M3 jakąś zrobimy. Jeszcze kurde ciemno, nie wiem czy to zaliczę. Ja nie wiem jak ten ziomek tu w ogóle driftuje, ale... Ale jakoś mu idzie, kurde. No i poleciał, 74 tysiące, nawet całkiem spoko. Subaru jak Subaru. Jest trzy gwiazdki, pięknie. Dobra, my tu mamy na pewno jeszcze jakieś driftowanko. Tutaj jest strefa driftowa i jest asfaltowa. I co, mówicie, żeby M3? No dobra. Ja mam M3 nawet... chyba gdzieś je wylosowałem, czy coś. E46 bodajże. I z niej byśmy zrobili jakiś ksiarski driftowóz, tak. BMW i tu mamy M3 z 2005 roku. Zróbmy tak. I setę weź. Oszalał. Ej, maski nie można podnieść, ale dziwne. Może diesla tam schowali, kurde, nie da rady. Fajnie wygląda ten samochód, zawsze mi się podobał. Ach, okej, okay, dobra. Nic, no tu trzeba na pewno podrasować trochę furę. 4-litrowa V8-ka, to za mało. I uwaga! Mamy taki body kit, niezbyt mi się podoba, ale założymy. A co tam? Spoiler. Dobra. To jest elektryczny, a może dlatego nie można maski podnieść. Coś w tym jest. Dajmy oponki takie. Zobaczymy, porobimy go na drift. Dajmy fajne kółka, żeby to ładnie driftowało ze stylem. No ja tutaj miałem takie moje ulubione. O, cyk. No i tutaj w sumie waga nie ma większego znaczenia, więc możemy dać większy cal. Bawmy się, kurde. Cyk, robimy na maksa gnoja. Niżej, bo lipa jest, zaraz zrobimy tutaj. Zawieszenie, jak glebniemy go, to zobaczysz, pod ziemię się zapadnie. I patrz. O kurde. O shit. Tak, mamy zawieszenie typowo driftowe. Będzie latać. Czarna w macie? Kurde, same Semixy tutaj u mnie na czacie chyba. Zrób wieśniacki samochód. E46 nie jest jeszcze takie wieśniackie. E36 już jest. Nie? Tak mi się kojarzy z taką wioską. Czerwona.
Teraz zobaczymy, może będzie jakieś fajne malowanko do niej. Dobra, tam trochę kunia jest. Będzie dobrze. Różowa pantera. W kolor milka. Musimy sprawdzić, czy jest. Dobra. Zrobię tutaj szybki tuning. Zobaczymy, czy jest kolor... O kurde. Zobaczymy, czy jest kolor milka. Ty, co jest z tą BM-ką? 400 na godzinę poleci? No way. Musimy to kiedyś sprawdzić. Okej. Okay. Co my tu mamy? Okej. Okay. Tutaj dajmy tylko... Cyk. I powinno latać. Tutaj dajmy większe ciśnienie. Cyk. Będą wybuchać opony jak w tirach. Design. Zobaczmy, co oni tutaj ciekawego nam proponują dla tej BM-ki. Pewnie będzie z Most Wanted malowanie. Na bank. Musi być, kurczę. Oczywiście, że będzie. Już jest. Z Most Wanted, tylko inny kolor. Jest. Nawet kilka wersji masz. Do wyboru, do koloru. Ja wezmę sobie to pomarańczowe. Podoba mi się. Cyk. Same Cybiksy. No tak, no. By się tylko BMW robili. Albo Hondy. I wszystko na drift. Ej, ale bądź co bądź, napadało dużo śniegu u mnie. Teraz nawet ja jestem takim Cybiksem. Od czasu do czasu ta ręka tam idzie w kierunku ręcznego. O kurczę, chciałem zahamować, nie wyszło. Dobra, więc mamy porobione. A tutaj nie ma o czym rozmawiać. Każde BMW, nawet bez tuningu żadnego, jest driftowozem. To chyba każdy wie. Jedźmy teraz na tą strefę driftową i zróbmy tam rozpiernicz. A zapewniam was, że będzie rozpiernicz. No dobra, spróbujmy od góry sobie pojechać. Myślałem, że to odcinek. No a to streamek. Dobra, jedziemy na dół. Oż wyleciałem. Nie no, dobrze lata, podoba mi się. Bardzo, bardzo płynnie. Tylko tutaj chyba trzeba na czwóreczce polecieć. Ładnie leci, podoba mi się. Oj, wyleciałem trochę. Już może jak zmienić porę roku w Forcie? Sama się zmienia, chyba co tydzień. Więc nie da się zmienić. Ej, dobrze leci ta betka. Żebym strefy nie zaliczył, zajebiście. Dzięki za donate oczywiście. Pila P50 na drag? No to jest tylko na drag samochód. Dobra. Oh shit. O, pod górkę ciężko. Z góry łatwiej mi się... O, w mordę. Ty, ale łatwo coś przesterować ten samochód. Zaskoczony jestem trochę. Dobra, zobaczmy środek. Ktoś poznaje ten środeczek? Zobaczcie tutaj, full wypas wersja. Tempomacik. Ten pomad się bardzo przydaje do driftu, nie? Czy nie? Jak myślicie? Fort
Dobra, zawracamy. I jedziemy teraz, to pójdzie. No nie, nie zaliczyło mi strefy, bo... O, dobra, nieważne. New Performance Car Stream. Speed Trap. Korea surprised with this new performance car. Sting the Mountain Speed Trap for all three stars. Dobra. Nowy koreański samochód na strefie prędkości. No już przestań mi o tym gadać. Tutaj jest ta strefa prędkości, nie? Tu będziemy musieli jakimś koreańskim jechać. Wspaniały środeczek, jeździła się z kolegami za młodu. Ja chyba nawet nie siedziałem w tej BMC jeszcze. Co? No ja nie chcę tego! Co mnie tu włączyło? Jak z tego wyjść? Ej, no ja driftowałem! Jak z tego wyjść? Nie no. Mnie dołączyło do Forzatonu. O co chodzi? Wjechałem do tej strefy i w tym momencie się zaczęło. A ja tu drifty robię. Nie interesuje mnie to. Nie masz wyjścia, Lucek. Wjechałeś w strefie. Ej, ale czekajcie, ja sobie chyba mogę te drifty dalej robić. Zobaczymy, czy się zacznie. Ale ten z F4. A dobra, robi się to, olać ich tam, niech sobie driftują. Jeszcze mi się jakieś punkty nabiją. Gites. Ja tu drifty robię. To głupie, ja nie lubię driftować w nocy. Nic nie widać. Dobra. 90 tysięcy. Styka. Okej. Okay. Więc to mamy. I teraz musimy wziąć jakiś koreański samochód. Koreański. Kia albo Hyundai. To myślę, że to będzie Stinger. A zobaczmy. Hyundai. Nie, zobaczcie, to jest ten. To będzie ten. 2019, ale Stinger chyba też jest z 19 roku. Na 19. 18. Dobra, to będzie Hyundai. To będzie Hyundai. Arabski drift na ręcznym. Arabowie bardziej na tym. Na prostej driftują. Także jak arabskie, to nie na ręcznym. Chociaż cholera wie, jak oni tam driftują. Oni driftują tak, że jadą po prostej i na boki się rzucają tym autem. Dobra, to będzie ten Hyundai. Co my tu możemy zrobić? Nie no, ja nie będę jeździł takim, wiecie, taką padaką, nie? Musimy go porobić. O kurde, chyba będzie trzeba... Co on tu ma w standardzie? Co to w ogóle za samochód? Veloster. Pierwsze kurwa słyszę. Dobra. Wow, on ma napęd naprzód. Nie możemy tego tak zostawić. Nie no, nie wygląda źle, nie? No już teraz wygląda. Kiją robiłem to. Ja zrobię to tym Hyundaiem. Dawaj te felgi, będzie super. Większy cal. Nie ma tragedii. No z tym spoilerem już jest źle. Delikatnie mówiąc. To będzie Kia, ale tam było napisane, że najnowszy koreański samochód. No ale Kia też mi pasuje do tego, nie? Nie da się Hyundaiem? Ja spróbuję. Cheap. Jak tam było, to oni nas wprowadzają w błąd w takim razie, jak mówicie, tak. O, zaraz. Coś wygrałem chyba, jakieś punkty w Forza.
Dobrze tam. Zrobili wszystko za mnie. Teraz ja to instalowałem? Tak, dobra. Ty, bo jego się chyba... No, w klasie S1 się tego da wymaksować. Bardzo ciekawe. Okej, okay. Może to być ciekawa rajdówka. I punkty zgarną. No, teraz możemy sobie ten... pokupować jakieś fury z TTT. Ty, Willspiny ja zawsze kupuję. Te super Willspiny. Skitu je trzeba kupić. Dawaj Hondę typu R. Hondę typu R. Zajebiste. Ej, co? Jak nie? Dawaj te punkty. Gdzie jest ten Forzaton? Dobra, ale jakieś tam punkty chyba powinienem mieć. Możemy to kupić? Pewnie, że tak. Zobacz, nawet dwa super Willspiny kupię. Jeden i dwa. Tak, to ja mogę handlować. Zobacz. Teraz limuzyna wpadnie jak nic, mówię wam. Uwaga. BMW M3 Mini Chip i... losuj się limuzyna, limuzyna musi być. Co to za jakieś rękawiczki? Ja już takie mam chyba. Ty kurde. Nie no, ale tutaj niezłe samochody dropią. Dobra, w zwykłych Willspinach będzie limuzyna, jak nic. Nie. NSX. 10. Buty jakieś. 70. Znowu ten Ford Focus. I ostatni. No mam tego Jeepa. On ma coś tam ze skrzynią biegów nie tak, bo... Czekajcie, może tu mam jakieś gifty. Nic nie ma, kurde. Trudno, no. Będę musiał dealać z tym. Dobra, zróbmy tu jakiś szybki tuning, bo nie wiem, czy robiłem. Chyba nie. A może robiłem? Coś tam tutaj naklikamy i będzie, nie? Tutaj. Jakiś docisk tam wąsko jest, to trzeba uważać. Dobra, tam. Będzie git. Dawaj go na dragi. Jedziemy tam do tej skały wielkiej, do tej góry i tam wokół tej góry musimy strefę prędkości zrobić. Zaraz, tutaj gdzieś tabliczka jest ukryta. Ale fajnie pierdzi, podoba mi się. Gdzie jest? Musimy trochę drogę skrócić. Czemu masz blachę en largo? Bo pożyczyłem samochód od niego, wiesz? Na dzisiejszego streama. I nim jeżdżę. Pożyczył mi, powiedział, że on ten... On teraz zupę gotuje i nie ma czasu jeździć. I powiedział, że może mi... Że mogę nim sobie pojeździć, takim Hyundai'em. On mówi, że to jest jego ulubiony samochód. Ale powiedział, że spoko, mogę go zniszczyć. Także nie wiem, czy aż tak bardzo go lubi. Także niszczymy go. O, żeś mordy. No nie powiem, trzyma się ten samochód drogi. O, nie zaliczyło mi. Czyli chyba mieliście rację, że trzeba kije wziąć. Ale żem zrobił trzy gwiazdki. Dobra, to kije nawet nie będę tuningował. Fajny ten samochód, powiem wam, że nawet spoko się jechało. Przez te kilka sekund, nigdy do niego już nie wrócę. Dobra, Kia Stringer, jak ja to mówię. Ale się fajnie kojarzy słowo Stringer.
No dobrze. Kto widział, kim jest Stinger? Jedź. Kto jeździł kiją Stinger? Czy podoba wam się ten samochód? Właśnie ile ona kosztuje? Ona chyba... O, leż w mordę, ty! Ona chyba nie skręca. Grzecho widział. Ej, co jest? Czemu ja tak długo spadam? Dobra, przeteleportuję się po prostu od nowa. Ja na Motor Show w Poznaniu. I co, polecacie samochód? Może nie jest taki drogi, może warto by było Stinger kupić zamiast Passata. Ja mi się nie podoba ten przód tylko. Stinger GT 250 tysięcy dolarów, euro? Czego tysięcy? Może funtów? O, tu trzeba powoli. 230 tysięcy złotych. Ja tam kupię za 3000 jakiegoś Anglika rozbitego z Niemiec. Też będzie jeździć, nie? Pewnie, że tak. Co się będę pieścił? Cip! Nie udało się? Nie zaliczyło mi. Musimy jakimś koreańskim samochodem to zrobić, nie? Jeszcze raz zobaczę. A, musimy 3 gwiazdki zdobyć. Dobra. Ładny alewony Mercedesa. Musimy go porobić, bo coś widzę, że tutaj nie ma mocy. Ale nie zdobyłem tam 3 gwiazdek teraz. Dobra, 3-litrową V6 weźmiemy. Napęd na 4 kawcie, a co? Docisk. Spoiler. Oj, będzie źle wyglądać. Trudno. Takie jest życie, no. Chcemy dobrze jeździć, to będziemy dobrze źle wyglądać. Felgi zmienię. Tak, dajmy takie. Nie, nie pasują. One się zaraz połamią od tych offroadów, nie? Dajmy takie, te są mocniejsze. Cyk. Speed trap zrobić trzeba. Mam nadzieję, że odpowiednim samochodem. Ładna ta kija. Mi się tylko przód nie podoba. Taki dziwny. Się dziwnie uśmiecha ten samochód. Nie rozumiem go trochę. Stalówki daj i kołpaki, nie? Kołpacze. Dobra, robimy tam, żeby to trochę jeździło, nie? Chyba będzie w klasie S1 taki kozaczek. Chociaż wyjdzie z klasy S1. No kurde, jak podskoczył nagle z tą statystyką. Jezu, ile tu mamy tych koni? 700. 1000 koni mechanicznych chyba, nie? Jeśli tyle będzie. Albo 900. Dobra, nieważne tam. Zrobiliśmy tuning. Jest super. To jest spoiler, man. To jest ławka. Z przodu kosmita, mówicie. Ja wiem. Ale nie wygląda dobrze, no. Ja tam robię go po swojemu. Prawie 400 na godzinę będzie śmigał? Ciekawe. Dobra, robimy go na miękko. Nie wiem, nie wróżę mu dużej, dobrej kariery jako rajdówka. Podejrzewam, że nie będzie fajnie śmigał. Ale kurde, co ja tam wiem. Spróbujmy go. Przód takie 2 na 10. Dziwny ten przód, nie? A tam dziwny. Dobry jest. Świat jest dziwny. Dobra.
Zaraz. Jeszcze raz przeczytam tą rzecz, tą wskazówkę. Speed trap. Aha, a nie speed zone. Mountain speed trap. Dobra. Co jest to? Mountain side. To będzie to raczej. Łe, to my tutaj kopniemy ostro. Koreańska moc. Łe, to my tu trzypa. Ten samochód 400 tysięcy może. Znaczy 400 tysięcy może. 400 na godzinę może polecieć. Nawet na takim silniku lekkim jak teraz mam. No i trzy gwiazdki. Elegancko. Hey Amy. Solution received. Transmitting coordinates. O, aż tutaj? Nieźle. Ja się tam teleportuję. Już jestem na miejscu. Nie, trzeba tam dojechać, tak? Tak. Teraz na pewno? Tak. Dobra, to jedziemy w takim razie. O! Świetnie. Oj, tam będzie trzeba wziąć samochód z większym prześwitem, bo przez tą wodę to będzie się długo jeździć takim niskim, wiecie? Weźmy sobie tam może coś cięższego, ale coś takiego wyższego. O, ten będzie dobry. Koreańska moc. Ej, zaraz. A, dobra, tutaj. Plażą wyjedziemy i będzie dobrze. Fajny ten samochód jest w ogóle. Bałem się z wyglądu. I dojeżdżamy na miejsce. Aga. I kolejny milion wpadnie, nie? Pięknie. Jeszcze tylko jedna skrzynia do odnalezienia została. Ale to już tam zostawimy ją sobie na później, nie?